bardzo się czuję. Co ci jest? No nie wiem, źle się czuję. Ale co czujesz? Boli mnie. Co cię boli? Wszystko. Na pewno mam gorączkę. Odbierz. Masz czerwone. Głowa cię boli? Nie. Gardło? Nie. No to może brzuch? Nie. To co cię boli? Wszystko. Na pewno mam 38. Pokaż. 36,8. Widzisz? Czułem, że mam gorączkę. 36,8 to nie jest gorączka. U mnie to jest wysoka gorączka. Ja zawsze mam 36,6. Fatalnie się czuję. Pewnie masz katar. Tak, tak, możliwe. Na pewno. Coś mi w nosie kręci. Ładnie. Czułem, że się rozchoruję. Nic ci nie będzie. Z kataru się nie umiera. Dziękuję za informację. Wiem, że się nie umiera. Ale przyznasz, że katar może być pretekstem do tego, że coś się wykluje. Może by jednak poradzić się lekarzem. Po co ci lekarz na katar? Jak się zaniedba katar, to można i dostać zapalenia płuc. Przestań sobie wmawiać. Przy zapaleniu płuc ma się wysoką gorączkę. Przecież mam gorączkę. Zresztą teraz mam już wyższą. Daj zmierzyć. Dopiero co mierzyłeś. Nic nie podskoczyło. Organizm przestał walczyć. Także proszę, ty nie bądź chondrykiem. Wiesz co? Proszę cię, idź się prześpić. A mi zimno, chłodna głowa. Boli cię jednak głowa? Nie, ale zaraz zacznie. A nie opłat. A nie opłat. Daj mi aspirynę. Co tym razem? To jest gorzej niż myślałem. Zimny pot mi ścieka z czoła. To nie jest pot, to jest woda dokładnie. Zabierz ten opłat. Przy zapaleniu płuc nie daje się zimnych opłatów. Daj mi coś. Daj mi coś. Co do cholery mam ci dać? Cokolwiek! Tylko żeby pomogło. Nie. Przestań nudzić. Tyle gadania z powodu kataru. Nie mam kto mi podać szklanki wody w tym domu. Można umrzeć! Żadnego ratunku! Wolałbym nie iść do szpitala. Oszalałeś! Z katerem do szpitala? Tak, dla ciebie to jest zwykły katar. Boże, jak mam szczęście. Na wszelki wypadek, że go tylko nic nie widać. To ja zmierzę. Tak, 36,7. Co? Ile? Przed chwilą było 6,8. Temperatura zaczęła skakać. Berdzikowskiego uratowali peniciliną. Przestań się wygłupiać. Masz zwykły katar i wyprawiasz takie hece. Nie ma nic gorszego niż chory mężczyzna. Widzisz? Sama mówisz, że jestem chory. Bardzo po mnie widać? Tak się wygląda? Tak, bardzo. Jesteś strasznie zmieniony. Naprawdę? Widzisz, że mogę być poważnie chory? Poważnie? Jest beznadziejnie. Ale przecież mówiłaś, że mam tylko katar. No katar, katar. Ale od kataru zaczynają się wszystkie najgorsze choroby. Jakie choroby? Jak to jakie? Wszystkie. Ślepa kiszka, zapalenie mózgu, złamanie nogi. Kotaru. Zawsze. Jesteś pewna, że mam katar? Sam mówiłeś? Ja wcale nie mówiłem, że mam katar. Nie jestem pewien, że mam katar nawet. No to w takim razie co ci jest? A kto mówił, że coś mi jest? Sam przed chwilą powiedziałeś, że źle się czujesz. No to co? Raz czuję się lepiej, raz gorzej. Normalnie jak każdy. A ty mi od razu wmawiasz jakieś choroby.